Hej, witajcie, tu Arek od 268, więc zapraszam Was na kolejne spotkanie w ramach Ligi Mistrzów. W ramach Ligi Mistrzów na 17 września, godzina 21, Salzburg kontra Genk, grupa E. Także nagram Wam to spotkanie teraz. I to będzie dzisiaj, nie wiem czy w tyle, na pewno jedno. To jedno spotkanie, a drugie tak jak po południu może mi się uda. Jak nie, to jedno na kanale. Bez przedłużenia, bo się muszę ustawić już szybko, więc. Na pismerz towarzyski nie zwracajcie uwagi. I że jak to też nie zwracajcie uwagi na to. Na pewno nie 10 minut, tylko 4 połowy. 4 na 4 po N. Teraz na 21 wystawiamy. Bezchmurnie wszystko gra. Więc na 4 minuty ustawiamy. I gramy. Dobry, dzisiejsze spotkanie relacjonista Dariusz Polski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję o nas piłkarskiej klasy w wykonaniu. Mija obrońcę. Jeżeli mam teraz nagram, to tak to wyzywam po południu, nie prędzej. Więc. Dobre przejęcie podania w środku pola. Może wam nagram to jedno spotkanie dzisiaj tylko i powiem sobie nagram. A resztę nagram, jak będę miał czas. Wybijają teraz do przodu. I to wrzucę wam, na pewno po południu, więc czekajcie, bo muszę poprawić sobie. O. Tu. Od rzutu z autu rozpoczną grę. No nie, potrzebnie. Junuzowicz. W ogóle dajcie znać, co myślicie w komentarzach odnośnie właśnie tej Ligi Mistrzów, co się teraz rozpocznie. Aż się wierzyć nie chce, że nie padła bramka. Widać, że dribbling dopanował do perfekcji. Musi jedynie dopracować wykończenie. Co się rozpocznie teraz. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, bo moim zdaniem grupa śmierci to grupa z Barceloną. Grupa F. Jakub Piotrowski.
Dajcie znać, czy wam się podoba to, że dla was tu poświęcę i nagrywam właśnie te mecze. Czekam na wasze opinie. Tylko bez hejtów, proszę. Bo hejty będą od razu usuwane i zgłoszone do administracji YouTube'a, bo naprawdę to już się robi nudne. Dziecinny z waszej strony. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Jest okazja. Mamy bramkę. Ależ akcja. Ależ też emocje, proszę państwa. Bardzo pięknie. Piłka wpada w dolny róg. To wymagało wiele precyzji. Pięknie przymierzył bramkarz. Mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Junuzowicz. Strata w środkowej strefie boiska. Junuzowicz. Dobre przejęcie, brawo. Dobra akcja z skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Junuzowicz. Jakub Piotrowski. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Może spróbować, świetnie interweniuje. Rozpoczną od rzutu wolnego. Dobra. Właśnie zaczęli drugą połowę. Drugą połowę. Zobaczymy. Teraz nie, ale na razie bez zmian. Jakub Piotrowski. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Jakub Piotrowski. Nie wiem, czy tak będą takie składy, ale no zespoły się zgadzają, więc na razie ustawimy ich przypuszczalne. Mocne, płaskie w pole karne. Przypuszczalne składy ustawiłem po prostu, nie? Zdecydował się na strzał. Świetna obrona. I to jest luźny prognostyk, oczywiście, nie wiem. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Różny prognostyk, nie zwracajcie uwagi na wynik i na składy, więc... Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Ważne, że wam nagrywam to spotkanie, więc zobaczymy, jak wchodzi w przyszłości. No błąd, strata.
ale nagrywam już dwa razy jako gości, więc teraz zdecydowałem, że nagram jako gospodarza, więc o, pusto. Muszę przestać pochylać. Może zdecydować się na strzał. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. No to możemy się, Jacek, pozachwycać. Cudowne uderzenie, proszę popatrzeć. Znakomicie to zrobił. Bramkarz nie miał nic. No dobra, zmiany. Czyli Zahalonda do gol, powiedzmy ten, chociaż nie wiem, czy jest zawodnikiem, ale tak. Wolf za tego i zmienimy jeszcze tu i będzie, myślę, tak, będzie dobrze wtedy. Okay. Idź do powiedzenia, ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny ruch bramki, fantastycznie przymierzył. Na pasty, no nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Jest szansa! Świetnie! Brawa dla bramkarza! Broni i nie wypuszcza piłki z rąk. Słaba gra w obronie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja jej zawodu kibiców rywali. Chyba nie będziemy robić, jak będziemy się gdzieś spieszyć, to bym stawiał na 4 minuty i będę ustawiał na mecz na 4 minuty, jak będę się gdzieś spieszył, a no jak... Dobry, udany odbiór. Nie będę się spieszył, tu ustawię normalnie na 10 minut. I teraz po prostu nagrywam, bo nagrywam, ale zaraz muszę wyjść. Więc dlatego ustawię na 4 minuty, mam nadzieję, że to wybaczycie. To są te niepowtarzalne piłkarskie cie. Wspaniała gra, proszę Państwa. Ma na końcu już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na ten bramkę. Miała decyzja trenera. Zmiana ta w trzech zawodników. 3 do 0 to solidna zaliczka. Można już spokojnie myśleć o obronie wyniku. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Oczywiście. No, błysnął teraz klasą. Próba wślizgu. Bardzo dobry odbiór. Dziękuję za uwagę, to wszystko w tym filmie. Jeżeli Wam się spodobał, nie zapomnijcie załapkować w górę. Komentarz. Do usłyszenia. Arek 263. Słyszymy się w następnych materiałach. Na razie to tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się i pamiętajcie, łapki w górę, komentarze, suby z dzwoneczkami. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.